Celon Pharma to spółka akcyjna. Jest zintegrowaną firmą farmaceutyczną prowadzącą zaawansowane badania naukowe i wytwarzającą nowoczesne leki. Założona została w 2002 roku przez doktora Macieja Wieczorka. Dysponuje w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych, zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu leków inhalacyjnych na astmę, a rozwój technologii inhalacyjnej jest jednym z ważniejszych elementów jej działalności. Obecnie firma liczy około 400 pracowników i prowadzi kilkanaście projektów rozwoju innowacyjnych leków z takich grup terapeutycznych jak onkologia, neuropsychiatria, autoimmunologia i metabolizm. Firma przykłada ogromną rolę do procesu kontroli jakości wytwarzanych produktów, stosując najnowocześniejsze rozwiązania. Technologia firmy GOM pozwala nam porównać całą powierzchnię skanowanego elementu do całej powierzchni wzorca danego detalu. Dzięki skanerom firmy GOM jesteśmy w stanie kompleksowo badać wszystkie elementy naszego inhalatora. Technologia pomiaru optycznego umożliwia nam wykrycie ewentualnych wad już na bardzo wczesnym etapie wytwarzania oraz wczesne wprowadzenie ewentualnych zmian korygujących. Proste w obsłudze oprogramowanie firmy GOM umożliwia kompleksową analizę wszystkich skanowanych przez nas detali. ATOS ScanBox to automatyczna maszyna pomiarowa współrzędnościowa 3D, która służy w działach kontroli jakości do badania wytwarzanych elementów. Dzięki automatycznemu systemowi możemy szybko i sprawnie oraz z wysoką precyzją mierzyć nasze wyroby, badać ich strukturę, badać ich geometrię. Zintegrowane oprogramowanie ATOS ScanBox pozwala na szybkie i precyzyjne pomiary oraz zaawansowaną analizę pomiarową i współrzędnościową badanych elementów. W systemie ATOS ScanBox wdrożyliśmy w firmie Celon Pharma specjalną ramkę referencyjną, dzięki której możliwy jest pomiar kilku do kilkunastu części w jednym zamocowaniu. Firma Celon Pharma posiada w swoich laboratoriach trzy optyczne maszyny firmy GOM, których pełne wdrożenie przyspieszyło kilkukrotnie czas pomiarów, a tym samym zwolnienie i zatwierdzenie produkcji nowych projektów. Laboratorium wykonuje ponad 100 pomiarów i zaawansowanych analiz metrologicznych dziennie.